No dobra, Mareczku, to co dzisiaj nagrywamy? A co ci do tego? Po co się interesujesz? No jestem ciekawy po prostu. No ale po co się interesujesz? No ale oni też są ciekawi. Żebyście weszli do samochodu i nie gadali. Dobra, ma plan, chodźcie. Wejdziecie czy nie? No dobra, no to okej, no wchodzimy. To właśnie, na co czekasz? Ja ciebie nie rozumiem, człowieku. Cały czas jakiś problem masz. Wiesz, nie masz problem. No i się doigrałeś. Posprzątałbyś w tym aucie. Beskitu posprzątałbyś w tym aucie. Która jest godzina? 7:53. No jest wcześniej rano, no i co z tego? Nie wyjdziecie stąd do jutra. Słucham? Jak się poddajecie, jesteście lamusami. Ale dlaczego to ci chodzi? No robimy całą dobę w samochodzie. No chyba cię nie dacie rady. No chyba straciłeś rozum, nie? Jak nie dasz rady, jesteś dla mnie jeszcze większym śmieciem niż po prostu jesteś, nie? Ale dlaczego wiadomo, nie? Ale to chyba powinienem, kurde, z toalety skorzystać cokolwiek, właśnie. A nie, że teraz... Ale o to chodzi, kretynie! Czego wy nie rozumiecie? Ale o to chodzi, żebym coś zrobił w aucie, czy zostaliście ani na gówno właśnie. Albo to robicie, albo jesteście lamusami i zniszczę wam życie. Czego nie rozumiem? Ja mi się w sumie tylko szczaćce, więc mogę przez okno, no dobra. No, a jak mi się będzie chciało szczać, to jak ja mam to zrobić przez okno? A mnie to już nie interesuje. Nie, to tak? Chcieliście nagrywać filmiki do internetu, no to nagrywamy, no. Ty, no ale ja po to tu przyszłam do was na kanał, żeby robić, tak jak powiedziałam, milionowe wyświetlenia, a nie siedzieć człowieku 2-4 w aucie jeszcze twoim. To są pomysły Marka właśnie na 100 tysięcy wyświetleń. No właśnie, chyba tylko na tyle go stać, no, tyle. Co? Nie wiem. Coś tu się... A co, będziemy chociaż jeździć, czy będziemy siedzieć tu? Szczerze mówiąc, mam w dupie, co będzie. A jaki masz w ogóle plan? No właśnie. Plan? No plan, no. Wiesz, co to jest plan? Żebyście się pomęczyli trochę. Aha. Tylko nie jeździmy cały czas po Szczecinie, nie? Ja jestem przygotowany. Chociaż pojedźmy gdzieś. Możemy gdzieś jechać. No weź chociaż Beskid, to zabierz nas. A możemy kogoś zaprosić na przykład do nas jeszcze? Jakąś, nie wiem, koleżankę albo kolegę? Możemy ich zaprosić. Ja tu mam kolegę właśnie. Patrz, idą koledzy, do nas. Zaraz będziesz rewidowany. Będziesz tak, co się, dobra. Co się dzieje. Zaczynamy w takim razie. No chyba już zaczęliśmy, tak? 24 godziny w samochodzie. Okej, okay. Minęła około godzina. Praktycznie nic się nie dzieje, no bo co może ci ciekawego dziać w aucie? Tak jak myślałem, Marek jest totalnym debilem i nieudacznikiem i nie ma na to żadnego planu, po prostu wymyślił jakiś beznadziejny pomysł pod z neta i myśli, że jest fajny. Jesteś żałosny, słopie. A kim on jest? No Marek chyba dobrze wiesz, kryminalistą, nie? Dokładnie. Lepiej być kryminalistą niż nieudacznikiem, no i życiowym. Tak, w sumie, no tak. Powiem ci tak. Marek. Ja się bawię świetnie, no ale wy chyba już się poddajecie powoli. Znaczy nam się bardzo nudzi po prostu. Nie zapewniasz żadnej rozrywki. No sami sobie zapewniacie rozrywkę, co ja jestem? Co mam zrobić? Nie powiem, co mi wyobraźnia podpowiedziała, ale... Może jedzenie jakoś ogarnij, nie wiem, weź do jakiegoś maka podjedź, coś. Się w niech podadzą. Podpowiedziała, żeby się do mnie przybliżyć, czy... Nie, bardziej solo. Na czym się tak zastanawiasz? No nie, jak ja mam zatankować. No jak, no tak, nie możesz wyjść z auta. Bez kitu, kurwa. Jak coś, to ugrzyzniemy na stacji. Tam. I masz dużo tego paliwa jeszcze w ogóle? No nie dużo, ale kurde, chcemy dzisiaj jeździć chyba, nie? No tak, no wypadałoby zatankować. Jak ja mam to zrobić? W sensie, jak mam za to niby zapłacić? Na stacjach działa. No daj gotówkę po prostu pracownikowi i tyle, no. Zawołasz pracownika, nie? Robisz 3 razy, on ci tankuje i płacisz mu i to wszystko. Tak, no. Zatankować dam radę tylko. Na co, gotówki nie masz? No nie mam gotówki. No to bankomat. A, to zobacz, co jest po prawej. No, to masz bankomat. Ej, to czekaj, to muszę przez okno podjechać do niego. No, a jak chcesz to inaczej zrobić? No nie możesz wyjść, więc musisz przez okno w ten... Pan sam to wymyślił, a ma problemy... Średni ten film, szczerze mówiąc, nie? Ale ja to nie wymyśliłem. A dasz radę w ogóle? Nie rozdolisz auta, stary? Nie, kurde, przestaje mi się to podobać. W sensie, no ja jestem przygotowany ogólnie, mam wszystkie rzeczy i tak dalej, ale... No kurde, zapomniałem tego paliwa zatankować. Czekaj, to ja muszę... No musisz podjechać do bankomatu do tyle, żeby wypłacić z tego pieniądze, no. Ja walnę w coś. Nie, chyba nie. Dasz radę? Dobra, dasz radę, jesteś tak blisko, czekaj. Że nawet twoje krótkie rączki starczą. W sensie... Podeszę. No musisz się nie, pewnie odpiąć. A nie, nie, nie nagram czegoś innego, bo... Kurde, takie głupie się wydaje. Nie, no to spoko, zaczyna mi się podobać, dawaj, wypłacę pieniądze. No nie, no to jest... A czemu ja muszę? Mogę od drugiej strony podjechać? A dlaczego? Jezu, ty kretynie, przestań mnie irytować cały czas. A może, słuchaj, kamerzysta, może on nie ma rzeczywiście kasy i chce, żebyś ty wypłacił, nie? Pa, wypłaca. Nie mam jak tego nagrać, ale... No dawaj, wypłać. Czekaj. Blikiem. No da radę normalnie. Dobra, krótkie rączki Marka zdziałały cuda. A później jak będziemy gdzieś chodzić, no to chyba wystarczy? Czy więcej? On ma nie tylko krótkie rączki. Tak? Myślę, że ma jeszcze krótkie inne rzeczy. Ej, w sumie nie jest źle. Sprawdzałeś już? Nie, można normalnie kasę samochodu załatwić. W sumie spoko, pa. Właśnie śmieją z ciebie. I teraz to zaakceptowali, normalnie kasa mi wychodzi, zobacz. Oni się czają, że... Myślisz, że się czają, żeby cię... Myślę, że tak. Każdy marzy o twoim szmalu. Jest. Co ty,
Tylko 100 wypłaciłeś? Ty chcesz 24 godziny za 100 jeździć? Jezus, ale tu masz móżdżek jak rączki. Ty musisz jeszcze raz wypłacić, stary. To co, za 100 zł będziemy jeździć? Co to jest? No, co mam za więcej tankować? Dupę sobie tym podetrzyć, no, że jako Lord Crushfield jesteś, a ty 100 wypłacasz, ale siarę on robi na tym kanale, ja nie gminię. No, ale po co mi jest więcej pieniędzy? Ja potrzebuję tylko zatankować. No i co, za 24 godziny wystarczą ci jeździć? No, a ile ja mam jeździć? Ile ja mam jeździć? Ile ten samochód pali? Dobra, będziesz wychylał się do innego banku. No chyba ja znam najlepiej ten samochód i wiem ile pali, wiem ile chcę jeździć. Dobrze, ma dobrze. Kto takie gówno kazał nagrywać? No ty. No przecież to jest gówno, a nie film. Ty, Rafał, ale ty możesz mieć rację, a co do Mareczka? Może serio się jesteś spłukany, że kazałeś mi wypłacać pieniądze i wypłaciłeś tylko 100 zł. Stary. Przepraszam bardzo, może zamknąć pysk? Chcieliście jechać do tego fast foodu. To no pojechałem. No i super, no. No i zamknij teraz mordę, bo serio zaczynasz być irytujący. Nie wiem jak wam, ale mi się powoli zaczyna chcieć szczać. Tak, mi też. I ja będę miała większy problem, bo ty wystawisz sobie. No ja sobie wystawię, pojedziemy na jakieś pole, wystawię sobie sprzęt i się wysikam, nie? Nie pojedziemy tam, gdzie ja was zawiozę. Aha, nie. Czyli mamy szczać tam, gdzie ty uznasz za słuszne. Ja tak? Jestem kierowcą, ja decyduję. Gdzie sikamy, tak? Tak. I jeszcze może ktoś do nas dołączy. Powiem ci, że problem będzie polegał na tym. A mam butelkę w ogóle jakąś? No ja już dokańczam tutaj, wiesz? A co, wsadzisz tu siłka swojego? No myślę, że sama się stawa. Marek, wszyscy będziemy tam wsadzać, czy co? Bo tu nie rozumiem. No to znaczy mi się sikać nie chce, dwójkę mi się chce powiem. O ja, no to... to będzie, to właśnie chciałam powiedzieć, że ja będę miała problem taki, że będę musiała wystawić cały tyłek tędy, obszczam ci przy okazji drzwi, a ty je obsrasz. Wyobraźcie to sobie, jak to będzie wyglądało. Patrz, co jedzie. Ale patrz. Marka, patrz, pomysł, co pojechało. No. Co? O kurde! To te stare auto, weź podjedź. Co? Weź podjedź. Ja się nie spodziewałem, że kiedykolwiek na oczy je zobaczę. Bez kitu, to jest to stare auto. Jak poskładać myśli z tych nieposkładanych? Bez kitu. I to z fioletowym środkiem jeszcze. Bez kitu, to. A kto tym teraz jeździ? Nie mam pojęcia. Ktoś inny. Machał wam, czyli zna was. Robił siemkę, a wolaliście kolesia jeździ waszym starym autem. To was świadczy tylko, jaka ta patologia szczecińska nadal tutaj funkcjonuje. Ale ja to zmienię, spokojnie, ja was wyprostuję, jeszcze będą te miliony. Dobra, dawaj żarcie. Tak. I tyle. Kupię wam to jedzenie. No, wiem, że kupisz, no. Dziękujemy ci. Jednak masz trochę, co ty na robisz? Kota. Co ty chciałeś? Ty robisz. No, ja czekera chciałem. Przez okno. Co przez okno? No przez okno. Wyrzucić? Nie, wystawcie głowy przez okno. Ty chyba chciałaś coś innego, nie? Tak, ale o czym ty mówisz? No przez okno, żeby nie nasypić w aucie. O Jezu, jak to jest brudne. Nie wierzę, kupił mi marynarkę. Nie, co? Wy wiecie co, jak możecie, to co? Wystawcie głowę przez okno. Nie otwieraj tego na razie, okej? Okay? Tylko wystaw głowę. No to za słabo. A jak my mamy zmieścić tą głowę? No ja nie dam rady bardziej. No co, jak? Zabezpieczenie przed to dziećmi? Jak ja mam, jak ja głowy tu nie wsadzę, co tak mam jeść? No. Daj, nie przytrzesniesz. No bo mi nasypisz w samochodzie. Dawaj ty pierwszy. Okej, no spoko. No, tu macie resztę. Jak będę miał swoje auto, to tak samo będziesz jadł. A ty jak będziesz jadł? No ja nic sobie nie zamówiłem. Dlaczego? No bo ja jestem przygotowany na później, okay. Że tak powiem, nie? Ale wiesz, że ja nie wystawię głowy, nie? I już będę się normalnie. Ale masz to zrobić. A wiesz, że... Masz to zrobić, mnie to nie interesuje. A wiesz, że jak on nie wystawi głowy, to prawdopodobnie ja też nie. No dobra, weźcie to jedzcie normalnie. Cieszcie się, że pojechałem do tego McDonalda zasranego. McDonalda! Gdzie mi to otworzyłeś? Kazałem. Czemu otworzyłeś? Wystaw to przez okno! Nasyfisz! Co zrobisz? No już. Choć mi się nie mieści ta głowa, nie szkoda ci? No! To twój kolega. Nie odbieraj! No jest to co za oknem! Ty to serio jest za oknem? Coś pojebany, k***a. Czemu? Kazał mi. Bo nie będziemy żadnych filmów nagrywać. No weź, czemu ty to otworzyłaś? Nie, wystawiłem, to jest rękę ciąży. Nawet lepiej niż w aucie. Coś pojebany, k***a. Świeże powietrze, k***a. Złapie. Tam ledwo co łeb wystawiasz. Fajnie. Tylko całą głowę masz mieć za oknem, bo jeszcze ci coś z pyska... Dawaj, weź otwórz sobie swojego cikera, żebym ja mogła też zacząć jeść w środku. Nie serio, ja będę was pilnował, bo ja nie chcę... Ale co mu zrobić? Zabieraj, opakowanie zabieraj. No nie, nie! Odłóż to! Bo ci nasyfie serio. Ale wiesz, jak będziesz się szarpał, to wypadnie to jedzenie właśnie wtedy, nie? Nie róbcie tego! To jest mój samochód, to ma być czysto! Ale zamknąłeś nas na 24 godziny i co? No ale ma być czysto! Będzie ale czysto, nas jest trzech, no już nie jesteś sam. W świnie, no co? Ma być czysto! Nas jest trzech, ty jesteś sam. Widziałeś MMA? Widziałeś MMA w aucie? Nie widział, bo przegrywał za każdym razem, filmu się urywał, nic nie pamięta, w ogóle nie zna się. Dobra, dostaliście te burgery, jedzcie. Dobra. No nie rób tego! Nie rób tego! Proszę! Nie rób tego! No i zjem tutaj no. No nie! Ty chamie wredny. Debil. Tak się nie poddam i tak będę. A jedz sobie. Ale wy macie... No nie, nie,
jedz tego, wystawiaj ten łeb. No debil. No wystawiaj ten łeb i jedz sobie. No kupiłem te rzeczy, byłem w tym McDonaldzie, nie musiałem jechać. No i o to chodziło. Nie brudzimy w samochodzie ludziom. Nie ma to sensu. Ej, no przestań! 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 No przestań! Nie! Nie! Spadło! Spadło! Teraz cały hamulec. Nie! Lepiej się uspokój. No nie, no weź! Proszę! No wystaw ten łeb! Proszę! No nie, nie! Czemu to zrobiłeś? Po co to robisz? Czemu to zrobiłeś? Po co to robisz? To śmieciu! Czemu mi brudzicie w samochodzie? A wy nie mieście... Ale my szanujemy samochody i nie brudzimy, no. To śmieciu. Już on cały czas ma łeb wychylony, weź. Tylko na chwilę wkłada. I chory jest, musi oddechnąć w środku. No, ale czemu ty to robisz? Bo ci z kanału wyrzucę. Nie? Z mojego kanału? No wyrzucę ci z kanału. Ty śmieciu, ja i tak nagram ten film, ja się nie poddam. Możesz robić co chcesz. Powiem tak, te śmiecie, wszyscy, oni siebie po prostu nie słuchają. Nie słuchają się mnie, zignorowali to, o co poprosiłem. Jedzą w tym samochodzie i teraz ja przez nich muszę jechać i poodkurzać tutaj. To oni sobie jedzą, a ja będę musiał w tym samochodzie odkurzać. Zobaczcie, jacy to są śmiecie. Ten je, ta je w samochodzie, wszyscy jedzą w samochodzie. A ja później muszę to odkurzać. Ja sobie nie pozwolę na to, żeby w moim aucie był syf. Możesz spokojnie jechać jeszcze. Dobrze? Dobrze, dobrze. No jeszcze możesz podjechać bliżej. Jeszcze? No, jeszcze bliżej. Teraz prostować? Jeszcze nie. Ty, ja nie rozumiem, czemu ty mu pomagasz. On nas zamknął człowieku w tym samochodzie, niech se radzi, ma komputerek, dobra, kamerkę. Dobra, prawo możesz minimalnie skręcić. Dobra, teraz na wprost jedź. Dobra, i nie przewalę na pewno? No, jeszcze możesz prawo delikatnie, bo to odbijasz cały czas. Dobra. No ja się boję o samochód. No dobra, dobra. Mogę jechać? Tak, tak, no. Tylko kurde, jak teraz rozmienimy, bo ja muszę to odkurzyć, nie? Odkurzyć chcesz? No weź chociaż to rozmień, bo mi tak nasypiłeś w samochodzie, ja to podkurzam. Tylko rozmień to chociaż. Stary, na nogę rozwaloną. A ja mam to w dupie. Chciałeś żreć w moim samochodzie? Było tak bardzo fajnie? Chciał jeść? Wy też żarliście. Tak, tak. No ale no, da radę. Jest wielki. Tylko na odkurzacz. A tu nie ma odkurzacza. Ja powinienem jeszcze umyć samochód, kurde. Odkurzacze są mocne. Dawaj. No wybierz te pieniądze. Na co ty czekasz? No nie gadaj, że 5 dych mi zjadło. No nie wiem, chyba tak. Możesz za 50 dych wykonać. A nie. O, dobra, leci. Zajebiście. A wiesz, że to nie jest rozmieniarka, tylko to wypadną ci prawdopodobnie żetony. Ja chcę ten samochód odkurzyć. Tak mi nasyfiliście. Żetony czy kasa? Kasa. Jest masz, kasa. Ale masz szczęście. Dobra. A co, mogłyby być żetony? Tak. Bez kitu? Tak. Ja nie wiem, czy to na złość mi zrobili. Patrz, ja już dalej nie podjadę. Jak ja mam tam rzucić? Nie mam pojęcia. Wychyl się mocniej. Możesz w sumie wejść na auto. Możesz wejść na auto. No ale ja nie będę chodził po swoim samochodzie. Czekaj. No przecież ja nawet tego sznura nie wezmę. Nie mam możliwości, żeby podjechać. No to zapytaj się kogoś, czy ci nie pomoże. Sznura mogę podać ci ja, ale pieniążek musisz rzucić sam. Na tyle będę... Dobra. No ale ty chyba tego drugiego sznura muszę wziąć. Po co ci drugi sznur? Jak to zrobisz? No jak to zrobisz, Marek? Dasz rady to wziąć, czy nie? Nie dam rady. Ale co, nie dasz rady wziąć węża, czy wrzucić no pieniążka? Nie dam rady ani tego, ani tego. To trzeba gdzie indziej pojechać. No co to w ogóle ma znaczyć? Po co jedliście w tym samochodzie? Nie ale wiem, musisz to sprzątać, czy co? No muszę, bo ja nie wytrzymam. W tym aucie teraz jest taki brud. Przynajmniej ładnie pachnie jedzeniem. Tego się nie da znieść po prostu. Dobra, może tutaj będzie lepiej. Czekaj, jak ja to powiem? Lepiej możesz podjechać na tutaj, na krawężnik. Czemu nie możesz podjechać niby? Jak na krawężnik? No pod krawężnik nie możesz podjechać? Co, za marzenickie podwozie? No, no mogę zarysować. Ewentualnie mógłby to trener zrobić, bym wtedy tyłem podjechał. No pewnie, ja będę ze siebie sprzątał. Mi się podoba. Nie, ja se odkurzę. Ja se odkurzę, to jest mój samochód. Ja se tutaj odkurzę. Tak jak powiedziałem. Tak, trener, chyba Paulina powinna to zrobić. Nie waży, niech ktokolwiek to zrobi. Dobra, jest dobrze, sięgasz węża, czy nie? Sięgam węża, twojego czy tego? Kurde, tylko żeby... I normalnie dasz radę kasę. Dobra, nie zarysuję, wrzucaj. Ja chyba sam wezmę tego węża, dobra. Dobra, jesteś gotowy, masz 10 minut. Ej, no czemu nie działa? Czy start nacisnąć? Zabieraj nogi. No debil, no. A zobacz, co tu jest! Widzisz to, co tu nastawiłeś? Czy nie widzisz? Czemu zrobiłeś mi syf w samochodzie? Kretynie, ty śmieciu najgorszy. Jak mogłeś się tak zachować? Tu jest wszędzie syf, zobacz, patrz! Patrz na to, co się tutaj dzieje. U was pewnie tak samo. A to co to jest, opakowanie brudne? No jak to miałam z nim no wyrzucaj to! Gdzie? No wyrzucaj, tak, wyrzucaj! Nie chcę mieć tego w samochodzie. Proszę bardzo. Jezu, liście jakieś. A wiesz, że obok miałaś śmietnik, nie? Nie wiedziałam. Zmęczył mnie.
mi Boże, też, tak? Wszędzie jest syf. Wszędzie mi nasypiliście. Wy kretyni. Jeszcze będę musiał na zewnątrz umyć ten samochód. Nie wiem, jak chcesz to umyj to auto, ale ogólnie poprosiłbym cię o to, żebyś stanął, bo on mi się chce spać, bo za wcześnie staliśmy. Myślałem, że naprawdę będziemy oglądać jakiś fajny odcinek. Wszyscy są tu śpiący, wszyscy by się przespali. No ale przecież która jest godzina? No wcześniej jeszcze. Stary, jest 14:30, byśmy pospali chociaż do 18:19 i potem możemy dalej działać, bo ja jestem zmęczony, oni też są zmęczeni. Wstaliśmy to po co mi robiliście syf w samochodzie? O 6 rano. Od 2 godzin próbuję załatwić. O 6 rano wstaliśmy przez ciebie i powiedziałeś, że masz zajebisty pomysł na odcinek i że musimy wstać koniecznie rano. No nie jest zajebisty, przez was nie jest zajebisty. Miało być zajebiście, wy mieliście się męczyć, a to ja cierpię. I to będziesz teraz mieć auto, tak? Ja cierpię przez was. Najpierw mijecie w samochodzie, później ten już próbował dupę wystawiać za okno. No co? No srać mu się. Do torebki chciał srać. No co to ma znaczyć? No więc właśnie chcemy się przespać, może uda nam przespać na tyle, żeby po prostu wyczuwać 24 godziny. Nie będzie musiał srać pod siebie. Cię umyć. Ale mam dla ciebie coś, co może zmienić swoją decyzję. Chusteczki mam jak coś, ja, nie? Zobacz. Więc się podetnę. Jestem ciekawa, jak on umyje ten samochód z zewnątrz, bez kitu. On nie umyje tego, to jest bezsens totalny. No umyje. No nie, no włączył ja to. Wiem, wiecie co, ja myślę, że jak następnym razem Marek powie, że ma pomysł na zajebisty odcinek, to... Trzeba głosować. To chyba głosowanie 3 do 1. Kurde, i tyle. Co za gówno! Co za gówno, ty żeś tu wymyślił wszystko! Nie da się tego umyć! Daj spokój. Gówno to ci chociaż słoma z butów wystaje. Dawaj, weź wsiadaj, chociaż zawieź nas w jakieś ciekawe miejsce, popatrzmy na coś, nie wiem. No nie, wyłącz te wycieraczki, czemu się włącza? Żeby mnie dobrze mógłbyś płynem do spryskiwaczy to umyć. Ale wycieraczki mi nie działają. Naprawdę? Dobra, weźmiesz ode mnie i ty umyjesz? Co ja? No ja nie sięgnę do tyłu. Ja nie a tam chciałam, bagażnik ja nie, jest cały brudny. Ja nie od tego. Chciałam nawet do tego samochodu człowieku wsiadać i siedzieć. No umyj tam z tyłu. Tobie mózg powinnam umyć. No dawaj, czas leć. Ty umyj! Z tyłu! Bo jak się jedzie, to wszystko tam leci. No nie, no nie, nie sięgasz tam. No musisz. Za krótkie ręce. Tam gdzie jest bagażnik. No ej, bo naleci do środka, no kurde. Dobra, daj temu, trenerowi, niech drugą stronę myje. Dobra, daj mu od środka. Ty jesteś p***. Musi być umyte, co? I zobacz, zostało 17 sekund. No ty to na pewno zdążę. Nie, proszę. Nie, nie naciskę, nie naciskę. Ja Boże. Swoje panie. Dobra, tam z tyłu umyj, bo bagażnik jest cały brudny. Już koniec czasu. A nacisnęłeś. Trzymaj tą raz? Kamerę. Wszystko twoja wina. Byś był chociaż troszeczkę odrobinę mądrzejszy, koniec to byś nie leciał w takie rzeczy, no po co to myć? Jaki no bo jest sens brudny, tego? Nasyfiliście mi w całym samochodzie, cały dzień jeżdżę. Ale z zewnątrz nie może być brudny. Ale co, jak ja gdzieś podjadę, to co mam, jak ja będę wyglądał w brudnym samochodzie? Nie rozumiem, no tak. A jeszcze na stacji w ogóle nie byliśmy. Zaraz mi się te 100 zł skończy, bogacz. Dobra, już działa. O, działa. I myj tam, proszę, bagażnik myj. Okej, okay, jest? Dobra, teraz ty. No a kto umyje tą część? Chyba jesteś niepoważny. Sobie, ja na pewno tego nie będę. Uwaga, mieć. Bo jeszcze leci spluwa. Dawaj, węże. Dawaj, bo czas. Tak, jak tu leci woda z tamtej. Chcesz mieć pomoczony. No to sztonek? Czekaj, daj mi od tej strony. A co ty będziesz robić? Co ty robisz? Ja muszę to umyć. Siadam na tobie, przecież padnę. Czamie wredny. Czy ty straciłeś rozum? Nie leci. No naciśnij dobrze, masz jeszcze minutę 40. No proszę, weź potrzymaj. Nawet nacisnąć nie umiesz? No kurde, ja muszę kliknąć ten przycisk. Trzymaj. O i teraz myj, przód, przód. Dawaj, od przodu. Dobrze, dobrze. Dobrze. Po prostu robię to, żebyś tam jej nie błaził, stary. No daj, potrzymam ci kamerkę, myj. Może jest normalny. Dobra, zajebiście. Udało się. Mamy w końcu czysty samochód. Dobrze, dobrze, tam felgę dokładnie. Dokładnie felga musi być wymyta. Marek, weź znajdź jakieś miejsce, przekimamy się i tyle, bo to no serio jesteśmy zmęczeni. Głupie pomysły wymyślasz, wszyscy chcą pospać, a nie nie wiem, energii już nie mam. Zaraz będziemy kontynuować ten film, tylko idź. I co, odpadasz? W parkingu. Jak, no, jak no, chcesz, możesz się poddać. Odpadam dopiero jak wyjdę z auta. Chcę mi się cholernie szczać, dlatego chcę się przespać. Może jak się obudzę, no to wtedy coś wymyślę lepszego. Na razie jestem zmęczony. No nie jest fajnie. Naprawdę. Widzisz to? Niedokładnie umyty. Co niedokładnie umyty? Ale okej, okay, możemy. Mogę się zatrzymać na chwilę. Możemy odpocząć. Ale później chcę gdzieś pojechać. Dobra, słuchajcie, oni śpią. O, tutaj największy kretyn kryminalista śpi. Raczej się nie obudzi. Tutaj ta dwójka brutasów śmierdzących. Ja generalnie uciekam. Bra. Śpią. Śpią jeszcze. Dobra. Zamkło się to gówno, czy nie?
Ogólnie w dupie mam te zasady. To jest mój film, zresztą moje zasady, co ja się będę ich słuchał. Kurde, musiałem wyjść w końcu z tego samochodu, bo muszę się wylać. Nie wiem, co te kretyny odwalają, ale oni położyli się spać o godzinie 17, jest prawie godzina 22. Nie ma totalnie co robić. Oni mieli na tym filmie cierpieć, a do tej pory ucierpiałem tylko ja. Nie dość, że żarli w tym samochodzie, nie dość, że śpią, to jeszcze śmierdzą i ten z przodu wygląda jak gówno i jak najgorszy kryminalista. I później jeszcze muszę się zastanowić, bo bym sobie na jakąś stację podjechał coś zjeść, bo przecież nie będę robił syfów w samochodzie. Dobra, idę się wylać i mam nadzieję, że się nie obudzą, bo muszę po prostu podjechać na stację, no przecież nie będę głodny cały dzień. A w nocy pewnie się zawinę, także mój film, moje zasady, tak jak mówiłem. Która jest godzina, Marek? Co ty robisz? Ja z tobą nie gadam. Śpi. Boże, jak mi się szczerze. Możesz iść spać? Nie, weź, proszę cię, podejść na jakieś pole, bo mi się siku chce, muszę się wysikać, wiesz? A nie będę. Możesz iść spać? Nie, stary, weź, śpię, na jakieś pole podejdź. No to jesteśmy na polu. Chcesz no ich nie, obudzić? No podjedź, proszę cię. Nie, idź spać. No nie, nie pójdę, siku mi się chce, albo ci nasikam w aucie. Przestań. Podejdź na pole, albo tu naszczam. Jak pójdziesz spać, to... Nie rozumiesz czegoś? Jeżeli tu nie pojedziesz na pole, to naszczam tutaj. Jakie pole? Jakiekolwiek pole. Muszę się wyszczać. A co tutaj ci nie pasuje? No nie pasuje. Będę szczać w centrum miasta? Przecież tu nikogo nie ma. No dobra, lej. No nie, stary, podjedź, wyjdź stąd, na jakieś pole. Jaki ty jesteś irytujący. Jesteś naprawdę irytujący, żałosny i zepsułeś mi cały film. Stary, jedź. No gdzie ja mam jechać? Gdziekolwiek, no nie wiem. No to gdzie, w prawo, lewo? No nie wiem, gdziekolwiek, tak żebym mógł się wyszczać, no. A pójdziesz spać później? Tak, pójdę. I co, dumny z siebie jesteś? Szczać mi się chce, no co on zrobi? Ej, nie po lusterku! No ej! Ale co ty robisz? Nie po lusterku! Całe mokre! No weź, wrac! No przestań! Nie po lusterku, kretynie! Co ty robisz? Co się dzieje? No całe lusterko lejesz! No nie! No ty idioto! Się nie stary. Normalnie, co wy robicie? Całe lusterko oblałeś! Inaczej bym nie dał rady, no. A ja mam to w dupie! Stary, szczać mi się chciało. Sprzątaj to! Czemu oblałeś mi lusterko? Ale jak mam to posprzątać? No wytrzyj! To daj mi jakąś szmatę, bluzę daj. No swoją. Co to? O, no wytrzyj to! No całe lusterko jest oblane! Ja całe mokre w szokach! Całe mokre! No, zaraz podjedziemy na ten, zobacz, drogę blokujesz, chłopie. Całe mokre jest lusterko. Całe jest w szokach. A co spinę robisz? Boże, grzesz ten ryj. To jest jeszcze pod prąd. Grzesz tą Co ty taki zdenerwowany, co? Nienawidzę cię. Oblane mam całe lusterko, nie wytarłeś tego. Dobra, my czemu się to tam zrobiłeś? Śmierzysz, człowieku, przecież my tu się. No dobra, to może zabrać go na chatę i niech ci obleje całą podłogę. Co ty na to? Kto nas zamknął w samochodzie na 24 godziny? Ja to wymyśliłam, czy ty? A ja to wymyśliłem? Daj spokój, wnuczek. No, zresztą to wy mieliście cierpieć, a nie ja. Ty to wy, no to no i właśnie cierpią, muszę. A mi niszczycie samochód cały czas. Po co niszczycie samochód? Dobra, daj spokój. Ale jak ci się zniszczy? Korozji nie będziesz miał, bo zaraz to spłuczesz, no to bez przesady. Przestań płakać w ogóle, się cieszę, że mi się nie chce siku. Ja potrafię masz jakiś utrzymać samochód? 30 godzin. Czy jak, jakim cudem 30 godzin potrafisz utrzymać no, siku? Ja jeździłam na tirach kiedyś z koleżankami i nie było można, bo trzeba trzymać. No to się nauczyłam trzymać, no także jest okej. Okay. Ja idę spać dalej, nie dzień japy po prostu i kończmy ten challenge, bo jest nudny. Chłopaki, no. Jedynki mi się nie chce, ale na dwójkę mam ochotę. No to masz problem. No skać mi się chce. A ja mam to w dupie. No co, mam ci tu na skać, czy co? Mam to w dupie, nie będziesz srał mi w samochodzie. No to koniec. Nie. Koniec wypróżniania się. Jeżeli nie przepisz challenge'u i nie zawiesz mnie do łazienki, to... Nie no spoko, no to co, no to wypi***aj i ci się wysrać. No nie, przegrywasz challenge tyle. Na przystanku wypadku. No chyba... Nie. Dobra, nie dziś, no albo idź, sraj, nie będziesz albo mi srał w samochodzie, gościu. Jest kobieta tutaj. Albo ser... Co? No to... nie, bo mi obstrasały drzwi. No to co z tego? Challenge to challenge. Trzeba wykonywać do końca, nie można oszukiwać. Zostało... Ty, panie. Stary, 8 godzin, no wytrzymasz, no nie będziesz tu srać, no bez jaj. Dlaczego nie? To wy odpadniecie, nie ja. Ja tu mogę zostać. Ty, ale ty w ogóle jakieś śmierdzi już, coś się tam wydarzyło. Jak chyba mi obsrasz drzwi... To nie moja wina, że mogę się mnie wzięło. Mogę się, ej, mogę się zgodzić, no. Ale wystawiasz dupę przez okno i jak mi pobrudzisz drzwi, to je czyścisz od razu. No, nie chcę tego tak widzieć. Mówić. Ale nie coś widzieć. Czuję, że będzie rzadkie. O Boże. Mnie to nie interesuje, co tam będzie. Ja po prostu nie chcę tego widzieć. Ja jadę, masz nie. Na to 5 minut. Ty, nie dasz rady no wytrzymać no bez nie, kitu? Starta, no weź to nie wciągnij. Nie chodziłeś do szkoły, nie chciał ci się na lekcji. Nie mogę. Srać mi nie mogłeś, bo był sprawdzian nie. Na przykład. Ta bułka była starta chyba. Ja pierdziele, gdzie ja się w ogóle znalazłam, co ja robię, nie? Nie, stary, nie wystrasz się, to jest już obrzydliwe, nie? Nie, no. O, dobra, no odpadasz, odwozimy cię. To zwala mi żołądek. Nie no, stary, odwozimy cię na stację i kurwa, odpadasz, nie?
skitu. Bye bye. Nie, żadne, ja nie chcę kończyć challenge'u. Ale nas to nie obchodzi w ogóle, co ty mówisz? Dobra, strasz czy co robisz? No tak, tylko musisz się zatrzymać jakoś. Przecież co mam, wystawić dupę z jadącego auta? No dobra, strasz czy co robisz? Wystawaj tą dupę i sraj, no. Policja jest za nami. 500 mandatu mogę dostać za coś takiego. Albo tutaj. No wy, to wyjdź z auta, no. Nie. No dawaj, wysiadaj, żeby tu nie męcz już. Mogę nas tutaj? No nie możesz. Ale tutaj. Ale posprzątam. Ty słyszysz, co on gada? Sraj przez okno, chamie. Jak przez okno? Otwórz okno, żeby wystaw mi zdjęcia robili. Przecież nikt ci nie będzie okno, robił zdjęć, oni ci mają w dupie. Bo ja ci tą dupę tam wsadzę. Nikt ci nie da żadnych mandatów, ja nie będę jeździł w kółko. Nie, tutaj mogę. Mam chusteczki, dajcie chusteczki. To otwórz okno chociaż. Ja przysiedzę obok ciebie. Masz człowiek mieć otwarte okno. Chyba jesteś chory, że ty mu na to pozwalasz. Naprawdę, Marek? Nie, to ja przegram ten challenge, chyba wysiądę. Nie dam rady tutaj. Będziesz... Naprawdę będzie tu srał, nie? Naprawdę będziesz tu srać? Stary twoje p***? Ale nie. Z czego się cieszysz? Bo to wyklam. Nie chcę, nie chcę. On to robi. Co ty robisz? Co ty robisz? Człowieku, naprawdę ten s***! O k***a, zesrał się! On sra naprawdę w samochodzie! Nie wierzę, po prostu na to co się wydarzyło. Co ja poromię, nie? O kurwa się zbiegam. Gówniane jedzenie w tym maku. Wyrzuć to, kurwa. Wyrzuć to. Weź to, Wyrzuć to, wyrzuć to, kurwa. Wyrzuć to, bo ciebie. Wyrzuć to, kurwa. Wyrzuć to, kurwa. Wiecie, kurwa. Wyrzuć to. Wysiądaj, przegram, przysięgam. Ale jak wyrzucałeś się w aucie, przysięgam. Daj to! Tu się... Nie chcę wąchać tego, niech nie chcę, wiedzieć. To ja czuję tu, człowieku, na kilometr, no czuć! Co ty zrobiłeś? Już to nic złego! Co ty zrobiłeś? Już skończyłeś czy nie? Skończyłeś czy nie? No tak, już mogę iść. O śmierdzi, otwieraj te okna! Kurwa, człowieku, ja też już mam... Ty kretynie! Dobrze, zesrował cię! Ty obrzydliwcu! Ja nie wiem, słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć. To jest tak przegięte, gdzie ty masz mózg? Ale ulga. To jest tak przegięte, że... Chłop się zesrował cię. Z grubo, nie? Ogarniasz to? Gówniane auto to gówniana kupa. No ty jesteś właśnie gówniany. Zraj się w samochodzie. No to co? Jak najgorszy żul. Ja pier... Teraz mam się weź jeszcze czym, żegnij tutaj, niech ci się odbije, mam się czym pochwalić, czy się ze stałem aucie u Lorda. Przyjechaliśmy na stację, ja z tym człowiekiem już nie chcę mieć nic do czynienia. Jesteś ja po prostu nie obrzydliwcem. Dlaczego? Największego jestem... sortu jesteś obrzydliwcem, nie? Jesteśmy w jednej drużynie, musimy ze sobą spędzić. Stary, ale to... Nie tak, to nie tak działa. To nie tak działa, w sensie ja mogłeś odpaść spokojnie. Mogłeś spokojnie odpaść, my byśmy dalej kontynuowali challenge, to chciałaś na siłę. Ja chciałem być z wami. No ale... Tu człowieku, wszyscy to będą... Nie. Mi to odpadnie. Zostało mi 20 km zasięgu. No bo nie zatankowałeś w końcu. No i muszę w końcu zatankować. Ale ja już chyba... Ja już nie daję rady po prostu. Ty masz jeszcze pieniądze? Przecież ty tam 100 już tam przewaliłeś dawno. Mam 5 dych. Masz jeszcze 5 dych? Za 50 zł starczy. Dobra. Do rana. No okej. Okay. Dobra. Jak chcesz to zrobić? Zesrałeś się, to teraz... Teraz tankuj, winę pokut od... Zielony. Zielony 9,5? Tak, zielony 95. A jak wychylę głowę? Nie wiem, nie interesuje mnie, to masz zalać. Chciałeś srać, to lej. Co za łeb? Nie dosięgnę. No to otwórz te drzwi i nie wysiadając, wychyl się w taki sposób. A nie odpadnę? To nie odpadnę, no nie, bo dopóki, nie wysiądziesz. No dopóki to... nie dotkniesz... Ziemia to lawa, pamiętajcie. Ej, to teraz mówisz o tym? Co mógłby tak się wystrać? No mógł się tak wystrać, no. To jest 95? Ale... No tak. Można już lać? Tak. Nie ma zakrętki? Nie ma, bo już tam tak. To dasz radę? Co? Dasz radę? Tak, ile? Jeszcze nic, może. To naciśnij, ja ci powiem stop. Dawaj. No, naciskasz? Tak. Człowieku, nic nie leci. Srać umiesz wszędzie, a paliwa nie umiesz nalać? Coś naleciało. Leci, no tankuj. No nie tankujesz, klikaj cały czas. Co ty robisz? Zatankowaj za 83 grosze. Daj mi to. Ja nie wiem, z kim ty w ogóle, człowiek, to przecież jest sra, nie wiem, co jeszcze robi. Czekaj, bo jak dotknę ziemi, to przegram, a już w gównie siedziałam. Cały pak jest w benzynie, człowiek, skąd wy go w ogóle wzięliście, nie? Ale ty też widzę, że masz problem, delikatny. Sam masz problem delikatny. No i teraz jak zapłacimy za to? No teraz się pojawia problem. Dam ci te 9 groszy, słuchaj.
Pięć z nich jest. No dobra, ale jak za to zapłacimy? Dam ci złotóweczkę, Maruś, jak chcesz, tak? No to daj, bo się przyda. No, ale przecież ty jesteś najbogatszy w Polsce, co za ja mam ci dawać złotówkę? Ty, człowieku, powinieneś mi płacić, że siedzę w gównie. Nie, to musimy poczekać. Na choince nie ma. No jak mam poczekać? Musisz trzy razy trąbnąć. Właśnie. Ty, ja mam lepszy pomysł. A, zapłacisz ja, sam. Jak będą otwarte drzwi, to krzykniesz, czy możesz zapłacić. Ja? No na pewno. Nie, weź stój i weź trąbnij trzy razy, no. Tyk, tyk, tyk. Raz, dwa, trzy. On się boi trąbić. Ty się boisz lać, on się boi trąbić w ogóle. Skład trzy razy szybko. O, jest super. Myślisz, że ktoś podejdzie? No ja mam nadzieję, bo ja nie widzę innej możliwości. Miałem takie TikToki, nie? I nic nie podchodził. Bez kitu? 30 stacji, jedna stacja przyszła. Bez kitu? No. Gościu na wózku rzeczywiście był, nie? Bez kitu? I nikt, no. Odczekał 3 minuty znowu. A co by się stało, jakbyśmy odjechali? I na przykład zrobili im przelew. Nie, no będziemy musieli chyba tak zrobić, nie? Jeżeli nie wyjdą. Prawdopodobnie tak. Ty, no ja nie, no teoretycznie teraz utknęliśmy na stacji, nie? To jest twoja wina, jak zwykle dzisiaj wszystko cały dzień jest twoją winą. No nie, no jeżeli nikt nie wyjdzie, zatrąbiłeś 3 razy, tak? Zatrąbiłeś, jeżeli nikt nie wyjdzie, no to znaczy, że w dupie, nie? I że tak powinno być, nie? Że powinni wychodzić chyba po 3 trąbnięciach, czy nie? Czy po prostu zostawić im tam obok 3. Co? Weź jeszcze 3. Weź ten, a jakbyśmy zostawili na przykład w tym właśnie 50 zł. Ty to weź tam zostaw 5 dych. Tutaj? No. No ale gdzie? No zostaw tam 5 dych. Przecież to ktoś weźmie. No nawet i co? A co jak wywieje? No przecież ktoś to weźmie, no, no to, już nie, lepiej, weź... to już lepiej w ogóle nie płacić i odjechać. Nie, no zapłacone będzie. O, tutaj. Weź potem. Stary, serio tam położyłeś 50 zł? No i jeszcze 10 groszy. 9 groszy. Żeby to nie spadło przez wiatr. No to, upcham. Ej, albo wiecie co, inaczej, no poprośmy kogoś, kto będzie teraz szedł, niech zapłaci też za nas. To będzie takie bardziej logiczne. No to już prędzej wtedy ktoś zabierze. No jak, poczekaj. Przepraszam pana, bo mamy taką głupią prośbę, nagrywamy challenge 24 godziny w samochodzie, nie możemy z niego wysiąść. Czy możemy dać panu 50 zł i 9 groszy, żeby pan zapłacił za nasz ten? Weź daj to. No bo nie możemy wysiąść. Dawaj te 50 zł. I ty 9 groszy. Dzięki wielkie. Nie, ja panu podam, spokojnie, bo mieliśmy jeszcze plan na razie, że zostawimy, a my mówię sympatyczna jeszcze twarz, na pewno pan się zgodzi. Dzięki wielkie, ratuje pan nas. Tak to się robi w internecie i na świecie. Myślisz, że zapłaci? Oczywiście, że zapłaci, człowieku. Dobra duszyczka, podjedź tam, żeby go widzieć, my nie musimy tu już stać. A po co? Gościowi można ufać, jak mi w każdej sprawie. Daj spokój, człowieku, ciebie śmierdzi dalej, ja nie wiem, ja się muszę zastanowić. Pytanie, czy zapłaci, czy nie? Co? To jest pytanie, czy zapłaci, czy nie zapłaci. No oczywiście, że zapłaci. No teraz to trzeba zaryzykować. No to co, odjeżdżamy, czy co? No nie, no, zaufamy panu taksówkarzowi? Jak się weź cofnij. Jak się wyzeruje licznik? Nie zawsze. Przecież jak podjeżdżasz, to jest na przykład nabite dwie paki. A i nie, zerujesz to naciskając tym. Nie zawsze. Ufamy mu? Ufamy mu. Dobra, trudno. Bo chcieliście to zostawić tu i odjechać, to lepiej dać jakiemuś kolesiowi. Jest na kamerze, że podaje mu pieniądze jak coś, dajcie chociaż spokój. Na piwo no będzie miał stąd. Nawet. Dobra. Dobra, jest okej. Uciekamy. Jest okej. Tak, gdzie on tam jest? Płaci i płaci. A nie. No dobra, stoimy pod chatą. Nie wiem, dlaczego tu przyjechałeś. No jest pierwsza, tak? No to jakoś 7 godzin wytrzymamy. Będziemy 7 godzin w jednym miejscu, pod chatą. No ale ty idziesz tylko spać. Człowieku, no ile mogę spać? Dobra. No, ej, ale słuchaj, jak ja to mogę wytrzymać, to znaczy, że wy też możecie. Że też możemy, dobra. Nie mam problemu, ale jak on jeszcze raz będzie srał, to ja wychodzę i nie ma challenge'u. Wiesz, biskity wtedy. 7 godzin zostało. Idźcie spać i tyle. Ja idę. Gaszę samochód. Dobra. I co, dokończymy rano film, w sensie. No dobra. To co, idziemy spać, tak? No. To było. Dobra. Oni zasnęli. Tu śpi. Ja się zawijam. Tylko muszę to po cichu zrobić. Dobra. Ale oni są naiwni. Ja pierdzielę. Prawie godzinę tam czekałem, aż oni zasną, ale kurde, no ja nie zamierzam spać w samochodzie jak jakiś bezdomny, słuchajcie. Ja normalnie idę do domu się wyspać. Mam nadzieję, że film wam się podobał. No ja nie będę robił się pajaca, który śpi w samochodzie. Ja po prostu wracam do domu, idę się porządnie wyspać. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Kamerzysta do więzienia.